Tu jest taki artykuł w takiej gazecie. Nie ma potrzeby tutaj dokładnie tego przytaczać. Chciałem się zapoznać z tym artykułem, ponieważ uważam, że jest bardzo, bardzo ważny. Ten artykuł i wszystkie następne, które się Będą ukazywać w naszej zachodniej prasie w związku z tym wydarzeniem, ok? Jest to wyjątkowo duży ciężar gatunkowy tego wydarzenia, który dotknie być może wszystkich na świecie, być może a tym bardziej Europy, a tym bardziej. Polskę z wielu różnych jawnych i niejawnych przyczyn, układów, sytuacji, koneksji, różnych zobowiązań i tak dalej i tak dalej. Ostatnio jestem dość zajęty i nie mam czasu zbyt dużo filmów robić na moim kanale więc proszę mi to wybaczyć, a nie jest to kanał, żeby zajmować się informacjami oraz informować, więc jest to gazeta, poniedziałek, ten poniedziałek, 9 październik, jest to z początku tygodnia wiadomość, więc chciałem się zapoznać z tą, Informacją o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, a to się dopiero rozpoczyna i nie wiadomo, co to nam wszystkim przyniesie. OK. Ale państwo polskie być może rozmodlone. Powtarzam, ja nie wiem do jakiego Boga państwo polskie ogólnie mówiąc się modli. Być może się modli do jakiegoś boga, państwo polskie, a być może się nie modli, albo jakoś tak na półgwistka to może być robione. Do tego boga ta modlitwa oczywiście, urzędników pisowskich i tak dalej. Więc pisowskie państwo od ponad sześciu lat czyha na moje zdrowie, czyha na moje życie, czyha na moje pieniądze. Czyha na to, aby mi zrobić krzywdę, pojmać mnie, zabrać mi moją wolność, zabrać mi moją godność, uwięzić mnie i tak dalej. Ok? Poprzez umieszczenie we Wrocławskim psychiatryku na wyjątkowo długi czas, Wrocławski psychiatryk, więc tam mam list miłosny. Na bliskie spotkanie trzeciego stopnia w psychiatryku wrocławskim, oraz być może w tym samym czasie także do jakiegoś nieznanego mi podobnego miejsca, typu wrocławski areszt, wydobywczo wcale nie tymczasowy, też na nie wiadomo jak długo, ok. Też mam tam list miłosny, pisowski list miłosny, ok. Bo widać, że PiS lubi takie listy miłosne o takiej czy innej treści wysyłać i tak dalej. Ok? Więc od 6 lat no ponad o już ponad no to już będzie 6 lat i dwa tygodnie powtarzam od 6 lat i dwa tygodnie państwo polskie chce mnie umieścić w psychiatryku. Ok? Od 6 lat przypominam. Od 6 lat, to jest 2017, bingo, 2017, więc państwo polskie nęka mnie od ponad 6 lat, nęka mnie uporczywie różnymi listami miłosnymi, zaproszeniami do psychiatryka Brocławskiego i nie tylko, i tak dalej, i tak dalej, ok? Więc wiadomo, co ja na to. Jeszcze raz. Wiadomo, co ja na to, ok? Ale jeśli państwo polskie cały czas do tego dąży, pomimo, że od początku kwestionuje to i neguje. Neguje to wszystko, ok? Od momentu, kiedy państwo polskie w brudnych butach, gdzie słoma wystaje, pojawiło się w moim życiu. Państwo polskie w brudnych pisowskich butach, wtargnęło do mojego życia, ok? Więc y, aha, y, musimy sobie to jasno powiedzieć, że państwo polskie nie ma kwitów na mnie, ok? Powtarzam, państwo polskie nie ma kwitów na mnie. Jeszcze raz. Przypominam po raz kolejny, 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 że państwo polskie nie ma kwitów na mnie. Co oznacza, że te wszystkie listy miłosne do aresztu, Wcale nie tymczasowo wydobywczego we Wrocławiu albo w innym miejscu, nie tylko we Wrocławiu, oraz także do psychiatryka wrocławskiego albo jakiegoś innego psychiatryka w innym miejscu są bezprawne, okej. Okay? Jest to uporczywe nękanie mnie i mojej rodziny poprzez chęć. Wtrącenia mnie w te dwa super przybytki pisowskie, typu psychiatryk wrocławski i jakiś areszt, nie wiadomo z jakiej bajki wrocławskiej, ok? Jeśli to się dzieje bez kwitów na mnie, czyli w sposób nielegalny, przestępczy, jest to uporczywe nękanie mnie i mojej rodziny, ok? Powtarzam, jest to uporczywe nękanie państwa polskiego wobec mnie, wolnego człowieka. Więc jeśli tym przestępcom pisowskim udałoby się to w jakiś sposób, to nie mógłbym się zapoznać z tym artykułem. Ok? Ponieważ ten artykuł ukazał się. Jak widać w poniedziałek, ok, w tym tygodniu. Jeśli od sześciu lat bym siedział bez kwitów na pobyt bezterminowy w psychiatryku wrocławskim, to nie mógłbym być poinformowany w taki sposób niezależny od państwa polskiego, co się dzieje na świecie, a szczególnie tutaj. W terenach przygranicznych w Europie. Tutaj w tym kierunku Morze Śródziemne, y, Azja Mniejsza, Północna Afryka i tak dalej. Okay? Mówię to w tym znaczeniu, że jeśli bym był bez kwitów, pojmany przez państwo polskie pisowskie, przestępcze i umieszczony na przykład w psychiatryku wrocławskim, na Bezterminowy pobyt, to nie mógłbym się zapoznać z tym artykułem, który powstał w tym tygodniu. Więc zostawiam z tymi przemyśleniami każdego, aby zrozumiał, czym jest państwo polskie, do czego dąży kod prezesa i czy prezes jest chory albo zdrowy na umyśle. I tak dalej. To wszystko jest bardzo ważne. Być może zdrowe osoby w rządzie polskim tak by nie postępowały, ale osoby, załóżmy, chore na jakieś choroby, albo które wykonują rozkazy jakiegoś kogoś wyższego, kto się nigdy nie ujawni, a które są te rozkazy jakieś dziwne, bezprawne, nieetyczne, Łamiące prawa człowieka, i tak dalej. Więc nie mogę sobie na to pozwolić, aby dać się złapać pisowskiemu przestępczemu państwu polskiemu. Ok? Państwo Polskie to organizacja pisowska, przestępcza, co jest bezsporne, a Jarosław Kaczyński stoi na czele zorganizowanej grupy przestępczej i jest jednym z kilku, albo kilkunastu świadomych członków Wierchuszki Pisowskiej Przestępczej. Dziękuję.